wapń z mleka i nie tylko. Alternatywne źródła wapnia. Czy wiedzieliście, że 99% wapnia w ciele człowieka ukrywa się w kościach? Wapń pełni wiele ważnych funkcji w organizmie, o których warto wiedzieć. Każdy z nas, w zależności od wieku i płci, ma inne zapotrzebowanie na wapń, które codziennie powinien realizować. Sprawdź, ile wapnia musisz dostarczyć wraz z dietą każdego dnia. Poznajmy różne źródła wapnia, pamiętając jednak, że mleko i jego przetwory są tymi najważniejszymi. Zobaczmy, jaką porcję produktów mlecznych musimy zjeść, aby dostarczyć 250 mg wapnia. Wapń to nie tylko nabiał. Znajdziemy go również w rybach. Produktach roślinnych. I w produktach wzbogacanych wapniem, które warto włączać do codziennych posiłków. Bogate w wapń są również wody mineralne, zawierające więcej niż 150 mg wapnia na litr. To bardzo ważne, więc powtórzmy. Wapń jest najlepiej przyswajalny z mleka i produktów mlecznych. Najlepszym źródłem wapnia jest mleko i produkty mleczne.